planach 1000 aut i 70 tysięcy chętnych, żeby je zobaczyć. American Cars Mania po raz pierwszy w Katowicach. Międzynarodowy zlot rozpoczął się dzisiaj na Muchowcu. To już 10. jubileuszowa edycja największej amerykańskiej imprezy motoryzacyjnej, ale po raz pierwszy w stolicy naszego regionu. Karolina Komada. Dla fanów amerykańskiej motoryzacji to trzydniowy raj. SUV-y, Mustangi, Chevrolety i inne kultowe pojazdy w jednym miejscu. Dla wielu źródło pasji i jej początki to pierwsze kolekcje uzbieranych lata temu resoraków. Ale jak były właśnie później czarno-białe telewizory, zobaczyłem pierwszego Chevroleta Caprice'a, no i się w nim zakochałem. Miałem później takiego Caprice'a, kupiłem sobie go za granicą w Szwajcarii, bo mieszkałem w Szwajcarii, ale impreza powstała tak, że poznałem kilka osób, które miały takie samochody. Poznaliśmy tą pasję, poczuliśmy, że mamy tą wspólną pasję. I kiedyś na jednej z imprez w Polsce powiedziałem, ja zrobię największą w Polsce imprezę amerykańską. Podczas tej, jak przystało na amerykańskie standardy, ogromnej imprezy, na fanów motoryzacji czeka wiele atrakcji. Zaczynając od koncertów po wyścig na ćwierć mili i coś ekstra. Szczególną uwagę należy poświęcić w tym roku na strefę samochodów policyjnych. Blisko 50 radiowozów z różnych hrabstw, z różnych stanów. Do tego koledzy przebrani w stroje policjantów właśnie odpowiednio do danego, że powiem, hrabstwa czy też regionu będą przy tych radiowozach. Także zalecam oglądnąć strefę radiowozów. Dodatkowo mamy też, zaprosiliśmy Wojsko Polskie. Mamy czołg Leopard, wyrzutnie rakiet Langusta, Rosomaki, Hammera. Gdy mówimy o strefie policyjnej, to nie może zabraknąć oficerów prosto ze Stanów Zjednoczonych. Będziemy robili pokazy zatrzymań radiowozów, tak jak to robią gliniarze w Ameryce. Będziemy doradzać, jak się zachować podczas tego zatrzymania. Będzie też wywiad na głównej scenie, tutaj na zlocie, w którym opowiem o życiu i pracy policjanta, szeryfa w USA. Podczas wydarzenia będzie można spotkać kolekcjonerów samochodów, ale nie tylko. Kolekcjonuję policyjne czapki, mam ich około 400, w tym 25 kompletnych mundurów, odznak i naszywek około 3000. Zawsze lubiłem właśnie amerykańskie samochody, od wielu lat. No, mam rzecznik 85 jestem, więc to jest auto trochę, może trochę młodsze ode mnie, ale to było auto z dzieciństwa w zasadzie, z plakatów. Dlatego kupiłem 3 lata temu, jeżdżę, fajne auto, bardzo, bardzo lubię nim jeździć. Będzie też coś dla pań, które bardziej niż auta kochają modę z lat 60. Konkurs Miss Pin-Up Girl, a dla dzieci animacje i zabawy.